Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, dzisiejsza Ewangelia jest nazwana Ewangelią Radości, Gaudete. I te słowa z listu świętego Pawła do Filipian: radujcie się zawsze w Panu. One oznaczają, że radować się w Panu to nie jest tylko wtedy, ta radość nie jest, gdy mamy nastrój, albo gdy się dobrze czujemy, albo gdy jesteśmy zdrowi. Radujcie się zawsze w Panu oznacza, że radość w Panu jest moją decyzją, niezależną od tego, co mnie spotyka. Czyli rozradować się w Panu znaczy mieć tą radość ponad uczuciami, ponad przypadłościami, która jest ponad chorobą, ponad śmiercią, ponad strachem. Radość w Panu jest moją siłą, powie w drugim miejscu Pismo Święte. Jak to radować się w Panu, gdy jest smutno? Właśnie w tym różni się ta radość w Panu od radości ludzkiej, gdzie tylko jest coś, radość jest i ona przemija. Jak jest tak, znaczy, że to nie jest pełna radość, albo my odeszliśmy od tej radości. Jak uzyskać tę radość w Panu? Jak się rozradować w tej radości? Tę radość możemy otrzymać dzięki Duchowi Świętemu, o którym mówił Jan Chrzciciel, który notabene doświadczył przy nawiedzeniu Elżbiety. Maryja, gdy poszła do Elżbiety i przywitała, było to spotkanie, to Jan, można powiedzieć, że podskoczył pod sercem Elżbiety. Już się wtedy rozradował. To była radość Ducha Świętego i ta radość go nie opuszczała. W przeciągu całego swojego życia, czy był na pustyni, czy głosił Herodowi, czy był w więzieniu, czy później nawet był stracony, on miał pełną radość. I ten Jan, mówiąc o tym, że idzie większy po mnie, ja nie jestem mu godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, on będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem, to mówi o Duchu Świętym, którego daje Jezus, ten ogień, jaki Jezus obiecał. Jakże pragnę, aby on już zapłonął. Ogień Ducha Świętego, ogień radości. I Jan ma tę radość. I teraz, czy ty masz tę radość? Czy masz radość w Panu, czy masz radość prosto ludzką? Ludzka radość, ona znika. Trudności, przeszkody. Byłeś radosny, już nie jesteś.
znaczy, że nie miałeś tej radości, że to była radość tylko no, w ciele, w psychice, w uczuciach. Jan był dlatego radosny i pełen pokoju, tak samo jak Jezus, bo pełnił wolę Ojca. Jezus mówi, pokarmem moim jest pełnić wolę Ojca. Czyli nie to, co się mu podoba, ale to, co się Ojcu podoba. Pracuję w Ukrainie 21 lat i często byłem też u was w tej świątyni z proboszczem księdzem Andrzejem, znamy się długo. Ale ciągle jestem zaskakiwany działaniem Ducha Świętego. Ciągle ten Duch jakby chce czegoś nowego. Niedawno, bo to 3 miesiące jestem we Lwowie i spotkała mnie jedna rodzina i proszą, bracie, może byśmy zrobili noc czuwania no, w tym mieszkaniu, gdzie mieszkacie. Mieszkamy w bloku na 3. piętrze, mamy 2-pokojowe mieszkanie, wynajmujemy to mieszkanie i jest nas 3. Ja mówię tej kobiecie, która była aktywna w tej prośbie, mówię, słuchaj, ale no, ja się muszę zapytać przełożonego, czy pozwoli. No to niech się brat zapyta. Nalegała. Pytam się przełożonego, słuchaj, tutaj ludzie chcą przyjechać na adorację, takie zrobić czuwanie. A przełożony mówi, chłopie, gdzie ty tych chcesz ludzi przyjąć? Przecież my tutaj jeden na drugim siedzimy, a ty jeszcze chcesz ludzi przyjąć? Pytaj się wyższego przełożonego. Ja mówię tej kobiecie, są trochę problemy, trzeba pytać wyższego przełożonego. I znowu ta pani Maria mówi, no to niech się brat zapyta. Pytam się przełożonego wyższego. A on mi mówi, no jak wiesz, jak znajdziesz jakiegoś proboszcza, który cię przyjmie, to możesz to zrobić. I znowu do tej pani mówię, trzeba by szukać proboszcza. To niech brat znajdzie. I znowu, jakby przymuszony, zadzwoniłem do pierwszego, którego znam i mówię, Grzesiu, słuchaj, mógłbyś nas przyjąć? Chcielibyśmy zrobić noc czuwania, maryjną noc czuwania. On do mnie, Zbyszek, po co ty do mnie dzwonisz? Jak chcesz, to tylko napisz SMS, mi to wystarczy i oddaję ci swój kościół. Za 2 dni na tej nocy czuwania, która jest z 21 godziny do 6 rana, czyli z piątku z 21 po sobotę o 6 godzinie się kończy, miałem ponad 70 osób. I pomyślałem sobie, jaka determinacja tej kobiety, która gdzieś tam mnie naciskała, mówi, chodźmy zrobimy, no zrobimy to. I ja nawet sam nie miałem takiej ochoty, no później, nie teraz. Ale ona dopięła swojego. I zobaczyłem, jak ludzie ci byli radośni i mogli, że mogli uczestniczyć w tej nocy czuwania. Tam 4 części różańca, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta, 2 konferencje, czajowanie, czyli picie herbaty z jakimiś ciastkami. I to nie jest prosta modlitwa, bo to jest ile? 9 godzin? No, w kościele, w nocy. I ludzie przyszli. Tak widzę, że najwięcej trudności to my mamy sami z sobą. I Pan Bóg chyba najwięcej ma trudności z nami. Żebyśmy byli przekonani. Byśmy zdecydowali się Jemu służyć. A wtedy, gdy jesteśmy zdecydowani, wtedy doświadczamy Jego prowadzenia. Tego, że to On już wcześniej przez różnych ludzi coś chce prowadzić, a od nas wymaga tylko jednego, byśmy się Jemu nie sprzeciwiali. Tak jak mówi przysięga Hipokratesa, tak, żeby przynajmniej nie czynić źle, żeby nie szkodzić. I no, Bóg ode mnie tego wymaga. I wtedy dopiero przychodzi radość w Panu. Ja zobaczyłem tych ludzi i rzeczywiście moje serce się rozradowało. I nawet ten proboszcz mówi, Zbyszek, chodź zrobimy na następny tydzień znowu to spotkanie. Bo tak wiele osób przyszło. Robimy cyklicznie co miesiąc. I bardzo często w naszym życiu jest podobnie, że Bóg chce coś robić, nie zważając na nasze siły.
On daje ogień, On daje ducha i teraz ja mogę to przyjąć, a mogę się cofnąć. Mogę powiedzieć, jeszcze nie teraz. To, co mówi dzisiaj drugie czytanie do Filipian. O nic się już więcej nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu. Bogu oddaj to, nie martw się. Co, jak i gdzie. Co będzie. Bóg się tym zajmie. Tak jak w pierwszych dniach zarazy jestem w sklepie w Ukrainie, maski oczywiście, i spotykam swoich parafian w sklepie. I oni mówią, bracie, co to będzie? Co to będzie? I ja mówię, no co? No trzeba się gotować na śmierć. Jak brat takie rzeczy mówi? Ja mówię, no tak, prędzej czy później to ma się odbyć. A to, że wiemy, żeby się przygotować, to jest dobre. Ale jest zmartwychwstanie, jest Jezus. I zawsze na każdą sytuację w moim życiu Jezus daje mi najlepszą odpowiedź. I ci ludzie, którzy pytali się Jana Chrzciciela, otrzymywali tę odpowiedź. Co nam robić? Pytali żołnierze, zwyczajni ludzie. Co nam robić? To i to. To i to. Czy pytasz się Boga, co masz robić? A jak usłyszysz odpowiedź, czy idziesz za tym? Czy jednak zostaniesz przy swoim? Ja bardzo dziękuję Bogu za to, że ta kobieta, która dała mi propozycję zrobić tę noc czuwania, że jej posłuchałem. I widzę, jak Pan Bóg dzięki temu mógł działać. Ale też w waszym życiu często jest tak. Bóg mówi, poczytaj Pismo Święte. Oj, teraz mam tak wiele spraw. Idź do spowiedzi. Lepiej wcześniej. O nie, no jeszcze nie mam aż tak wielu grzechów. Pomóż tej osobie, pomóc się później. I to później często nigdy się nie odbywa. Dlaczego? Ponieważ tym, który opóźnia, hamuje, jest szatan, którego imię jest później. Później się pomodlę. Później wyjdę na spotkanie z tą drugą osobą. Później się pojednam. Później uczynię jakiś dobry gest. A to później nigdy nie następuje. I przy końcu dnia, albo przy końcu życia doświadczamy czegoś takiego, że nie słuchałem Boga, że tylko mój plan był najważniejszy. A właśnie nawrócenie, metanoia, o jakiej mówi święty Jan Chrzciciel, polega na zmianie mojego myślenia, żeby już nie robić to, co mi się chce. Nawet Jezus mówił, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moje, ale Twoja wola niech będzie. Czy pytasz się Boga, jaka jest Jego wola co do Ciebie? Czy chcesz ją pełnić? Tutaj zaczyna się właśnie ta walka w nas. Najwięcej problemów mam z samym sobą. Nie z innymi ludźmi, nie z kimś, z nieprzyjaciółmi, czy z Bogiem, ale właśnie z samym sobą. I wtedy, gdy Bogu zawierzam tę sprawę, Panie, pomóż mi przyjąć samego siebie, pomóż mi zrozumieć siebie, bo siebie nie rozumie. Daj mi łaskę. I On daje łaskę. On daje to nowe życie. I bardzo często jest tak, że nie to, bo jak? W zeszłym tygodniu, w niedzielę był taki psalm, gdzie było powiedziane, idąc we łzach, sieją, a wracają w ramionach trzymając snopy zboża. Łzy i sianie. Ziarno jest symbolem Słowa Bożego. Słowo Boże mówi konkretnie, nawet jak masz łzy, nawet jak masz trudności, idź i siej. Czyli pierwsze czytaj, staraj się zrozumieć, a później to, co zrozumiałeś, idź siej. Mów tym, którzy tego potrzebują, tych, którzy są blisko Ciebie. I zobaczysz efekty. Pierwsze w moim życiu, że idąc we łzach sieją i wracają z radością. I Bóg nie chce, abyśmy siali wtedy, kiedy jesteśmy radośni, a kiedy jesteśmy smutni, żebyśmy nic nie robili. Nie, zupełnie inaczej. Idź i siej właśnie we łzach. Będziesz zbierał snopy pełne zboża, w ramionach będziesz je miał. Zupełnie inna logika. To jest logika stawiania na Bogu, że On wie, co mówi i wie, co robi.
No, żeby mieć tę logikę, trzeba jakby poddać wątpliwość nasze myślenie, nasze ludzkie myślenie. Będę robił to, co się Tobie podoba, bo Ty wiesz, Ty dasz mi radość w Panu. Radość w Panu jest moją siłą. Nie chcę polegać na swojej radości, takiej przemijającej, ale właśnie na Twojej. Zapraszam Cię, bo każdy z nas ma trudności. Każdy. Zapraszam Cię do tego, byś w tych trudnościach prosił Boga o Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, daj Ducha Świętego. I ten Duch dalej Cię poprowadzi. I nieważne, że teraz nie wiesz, co będziesz robił. Słyszałem taki komentarz do tego, jak Mojżesz miał przechodzić przez Morze Czerwone, że to morze się nie rozstąpiło wtedy, gdy on trzymał laskę nad tym morzem, ale wtedy, gdy zrobił pierwszy krok, można powiedzieć, że stanął w tym morze i dopiero wtedy ono się rozdzieliło. Popróbuj zaufać Bogu i zrobić to, co się Jemu podoba, a nie mieć wszystko otwarte, mieć wszystko zaplanowane, widzieć koniec. Nie. Właśnie Bóg widzi koniec. Od Ciebie, ode mnie wymaga takiego zaufania, że On poprowadzi, ale wymaga ode mnie tego, bym Jemu zaufał, bym w Nim pokładał nadzieję, nie w sobie. No i to czyni nam Duch Święty. Dlatego jak będziesz miał Ducha Świętego, będziesz jak ten krzak Mojżesza, który płonął, no nie spalał się. Bóg będzie odnawiał w Tobie tą siłę, tą radość i pokój. Dlatego i ten czas... Czas Adwentu jest takim dobrym czasem, by szukać Boga. I to naprawdę On się zbliża. Ale czy ja zbliżam się do Niego? Bo On może się zbliżać, a ja mogę odchodzić. I nie jest ważne, gdzie Ty teraz jesteś, czy daleko od Boga, czy blisko, ale w jaką stronę idziesz. Czy idziesz do Niego, czy idziesz właśnie od, uciekasz. Duch Święty jest tym, który nas podtrzymuje. Bez Niego też jak bez wiary nie można się podobać Bogu. I kto przyjmuje Ducha od człowieka, przyjmuje Boga. Kto przyjmuje Boga, przyjmuje też drugiego człowieka. To jest jakby, to działa w dwie strony. Jak ciężko Ci jest siebie przyjąć, powiedz o tym Duchowi Świętemu. Jak ciężko Ci przyjąć kogoś bliskiego czy wroga, powiedz o tym Panu Bogu. I to, co jest niemożliwe Twoimi własnymi siłami, to jest możliwe dla Boga. Zachęcam Cię do tego. Po mszy świętej będzie można też złożyć ofiarę na budowę naszego klasztoru. Parę dni temu miałem takie słowo od jednej kobiety, która powiedziała: bracie, Bóg mi tak powiedział i chcę Ci dalej przekazać, że za 2 lata będziesz miał klasztor we Lwowie. Po ludzku niemożliwe. Tam mieliśmy 2 klasztory. Są teraz w rękach innych wierzących wspólnot. Po ludzku to jest niemożliwe. Po co się tam na 3 raz pchać? Ale wierzę, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych i Jemu chcę ufać. Także możemy się spotkać później po wyjściu z kościoła, złożyć ofiarę i też porozmawiać o Lwowie, które jest naprawdę pięknym miastem. Niech Pan Was błogosławi i strzeże. Bóg zapłać.